Witam Was bardzo serdecznie, moi widzowie. Ja jestem Prakero i zapraszam Was na 16 odcinek w naszej serii w grze UFC 4 Stwórz Zawodnika. W tym materiale specjalnie dla Was zrobiłem Marcina Tyburę. Tak jak widzicie tutaj. Więc przejdźmy sobie od razu do tego, co ważne i na co czekacie, czyli typ zawodnika z Jiu Jitsu. Wybrałem i rekin. Proszę bardzo, już Wam pokazuję. O, Jiu Jitsu i rekin. Tak się zastanawiałem, co wybrać. Czy tą szpicę, czy tą tutaj, ale. Z tego co widziałem, to Marcin też sporo tych swoich pojedynków wygrał w parterze. Część przez decyzję, część w parterze, więc dlatego zdecydowałem się na, tą, na ten typ zawodnika Jiu jitsu -rekin. No ale wiadomo, że Jiu -jitsu jest jakby bazowym takim stylem Marcina Tybury. Przynajmniej z tego co się dowiedziałem w internecie, mam nadzieję, że dobrych informacji, że dobre informacje przeczytałem na jego temat. Eee, czekajcie, ogólne, wchodzimy w ogólne. Tutaj macie wszystko pokazane. Możecie sobie skopiować, tylko Wam pokażę tą postawę, tutaj, którą ja wybrałem. Bo wydaje mi się, że to coś takiego podobnego ma właśnie Tybura. Tymi rękami tak kontroluje dość. Więc myślę, że to jest ok. No wejście, muzyka na wejście, to sobie wybieracie, jaką chcecie. Wiadomo, że jeżeli chodzi o pochodzenie, to nie mogę wybrać e, miejsca, w którym on się urodzi, więc wybrałem Warszawa Polska. Pseudonim tutaj wybrałem tylko dlatego, żeby było, żeby, żeby po prostu komentator mówił odpowiednie, tutaj odpowiednią ksywę. Wiadomo, że tutaj jeżeli chodzi akurat o Marcina Tyburę, to on ma ksywę Tybur, dlatego wybrałem El Terrible, żeby było to, żeby przynajmniej dźwiękowo, wiecie, wyglądało to dobrze, ale przejdźmy teraz do e, tych ustawień. Mm, tak, jeżeli chodzi o włosy, no to wybieracie włosy numer 28. Taki w miarę podobny fryz aktualny ma Marcin Tybura. Jeżeli chodzi o brwi, no to wybrałem brwi numer 1. Jeżeli chodzi o zarost, no to wybrałem zarost numer 18. Tak jak tutaj widzicie, najbardziej podobny jak się da. Myślę, myślę że jest ok. W ogóle chyba dobrze mi dość wyszedł. Eee, Tybura, jeżeli chodzi o materiał tutaj. To jeżeli chodzi o włosienie ciała, to nic tutaj nie wybrałem. Jeżeli chodzi o kolor włosów, to wszędzie wybrałem ciemny brąz. Ok, no i tak, włosy mamy już zrobione, teraz przejdźmy do głowy. Jeżeli chodzi o wzory, to wybieracie szablon numer 21, tak jak widać, przejdźmy do modelowania. Tutaj jeżeli chodzi o zakładkę głowa, to wydatność na 50, wysokość też na 50, rozmiar głowy powiększyłem do 70. Jeżeli chodzi o brwi, no to kształt i wysokość dajecie 85, szerokość i wydatność bez zmian. Jeżeli chodzi o oczy, no to. Jedyne co zmieniacie tutaj to rozstaw, zmniejszacie do 40. Kształt podnosicie do 85, reszta bez zmian. Jeżeli chodzi o policzki, no to dajecie wszystko na 55. Jeżeli chodzi o uszy, to dajecie wydatność i małżowiny na 30. Uszy zapaśnika wziąłem na 50. Jeżeli chodzi o nos, no to sobie tutaj możecie zastopować i skopiować wszystko. Przechodzę dalej. Jeżeli chodzi o szczękę, no to... Tak naprawdę tylko szerokość zwiększyłem do 60, resztę zostawiłem bez zmian. Jeżeli chodzi o brodę, to tylko wydatność zwiększyłem do 60. Jeżeli chodzi o usta, to tutaj wysokość dałem na 100, szerokość na 25, a wydatność na 0, zgryz i kąciki bez zmian. Jeżeli chodzi o wargi, no to kształt górnej i dolnej wargi, wargi dałem na 0, a nachylenie zostawiłem na 50. I to by było tyle, jeżeli chodzi o ustawienia głowy, możemy sobie przejść tutaj oczy. Oczu w sumie nie wybierałem, ale ma, chyba wydaje mi się, że ma takie ciemnobrązowe oczy. Jeżeli ma inny kolor, to mnie poprawcie. No ja tam na zdjęciach nie byłem w stanie zauważyć, jaki kolor oczu ma Marcin Tybura. E, także tak, jeżeli chodzi o tułów no to ja wybrałem ciało numer 24, chociaż tak naprawdę brałem tutaj te cztery pod uwagę. Ale wydaje mi się, że te jest chyba tak najbardziej zbliżone. To już nie wiem, tak jak wy to widzicie, mi się wydaje, że to jest ok, bo patrzyłem na to, ale to wygląda za słabo. Jednak Marcin Tybura jest trochę większym chłopem, a tutaj to wszystko jest takie płaskie. Chociaż nie powiem, żebym się nie zastanawiał, bo, bo między tym, a tym się tak naprawdę zastanawiałem. I to ciało numer 23 też jakbym ustawił to nie byłoby złe. Ale zostawiam to. Wy sobie możecie ustawić, które chcecie. To albo to. Jeżeli chodzi o kolor skóry, no to wybrałem odcień numer 5. No i tyle, jeżeli chodzi o to. Czekajcie, tutaj wam wszystko przedstawiłem. Tatuaży nie ma żadnych. Jeżeli chodzi o ubrania, no to tutaj wybrałem spodenki. Spodenki UFC jasne. Jeżeli chodzi o rękawice, no to wiadomo, że tutaj wybrałem rękawice UFC 1, jeżeli chodzi o ochraniacz na zęby, no to tutaj wybrałem oczywiście nasze barwy narodowe. No i tak, i tak właśnie wygląda Marcin Tybura w mojej interpretacji w grze UFC 4. Emotki sobie możecie ustawać według siebie. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach co sądzicie i nie zapomnijcie kliknąć w dzwona, żeby nie pominąć żadnego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. Hej hej!